Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem. Będzie to właśnie Open Box Shiny Boxa marcowego. Jest to moje ostatnie pudełko. Tak wiem, mówiłam Wam, że te właśnie pudełeczko w lutym będzie moim ostatnim. Niestety jak kliknęłam dezaktywację na koncie, to nie włączyła się i przypadkowo w sumie dowiedziałam się, że dalej pobiera mi pieniążki na kolejny miesiąc. Teraz na pewno to jest moje ostatnie pudełko Shiny Boxa. Przychodzę dzisiaj do Was właśnie z tym marcowym. Przyszło zapakowane w taką jakby jedną kosteczkę czekolady, słodki marzec by Shiny Box. Oczywiście było to te pierwsze pudełko ochronne. Tutaj mamy już te właściwe pudełeczko. Jest ono naprawdę genialne, jeżeli chodzi o szatę graficzną. Pięknie wygląda. Naprawdę jest tak słodkie, tak urocze, dziewczęce. No po prostu aż grzech, nawet w sumie dla samego tego pudełeczka warto je było zamówić. Na pewno je gdzieś sobie schowam, aby mi się nie zniszczyło, będę trzymać w nim jakieś swoje skarby. Tu pod spodem widnieje napis All you need is love and more chocolate, więc też fajny pomysł. Tutaj jak zawsze mamy jakieś ulotki, jest tutaj właśnie ulotka z cennikiem i wypisanymi wszystkimi produktami, które znajdują się w środku. Troszeczkę Was teraz właśnie przybliżam, abyście mogły lepiej widzieć całą zawartość. Tutaj mamy jeszcze też taką ulotkę, spis z strony www.nenes.pl. Tutaj zamawiałam kiedyś na tej stronie właśnie perfumy. Są to takie właśnie małe próbki perfum za 12 zł, perfumetki. Mam też kod rabatowy 10%, mogę Wam go podać w opisie, abyście też mogły sobie skorzystać. Tutaj są wypisane właśnie wszystkie te męskie i damskie zapachy dostępne w ich ofercie. Dalej, tutaj mam bon promocyjny na Hairmedic 100 zł. I tutaj z tyłu jest napisane, że dziękujemy w podziękowaniu za zainteresowanie naszym produktem. Pragniemy przekazać bon o wartości 100 zł, który można zrealizować przy kolejnym zakupie Hairmedic Hair Conditioner 150 ml w regularnej cenie 397 zł. Więc jeżeli kupimy, tak ja to rozumiem, że jeżeli kupimy odżywkę, to wtedy w tej cenie, to wtedy mamy ten bon do zrealizowania dopiero, bo tak chyba nie będzie on działał. Nie wiem, tak mi się wydaje, mogę się mylić, nie wiem. Aby skorzystać z bonu zamówienia, prosimy składać drogą mailową na adres, no i tutaj jest podany adres mailowy, bądź telefonicznie, podając kod umieszczony na bonie. Tutaj też właśnie macie ten duży kod, możecie sobie zerknąć teraz w filmie, a jeżeli nie, to też podam Wam niżej w opisie. Fajnie, ale wydaje mi się, że nie skorzystam, ponieważ nie zamierzam wydawać aż takiej dużej kwoty na produkty do włosów. Dobrze, idźmy dalej, teraz zobaczymy, co znajduje się w pudełeczku tego miesiąca. Ja tu wcześniej właśnie już zaglądałam i tak, może idźmy od samej góry. Produkt pełnowymiarowy, jest to podobno nowość, system roll-on, olej 100%, tłoczony na zimno 100%, naturalny olej do pielęgnacji skóry twarzy, produkt nie zawiera pegów, konserwantów, barwników ani sztucznych zapachów. System roll-on pozwala na wygodną aplikację oleju w wykonaniu delikatnego masażu cery. Tutaj jest napisane jeszcze, że miks rodzajów. 15 ml to 56 zł, a więc jest to bardzo drogi produkt i sam ten jeden produkt przekracza już całą wartość pudełeczka. Tutaj właśnie jest ten bioolej Cosmetics, olej macadamia for your skin, wolny od właśnie GMO, produkt 100% naturalny, bez parabenów. I tutaj jeszcze sposób użycia. Olej należy nakładać za pomocą rollera na czystą, suchą skórę. Szczegółowe informacje w środku. 1% dochodu ze sprzedaży przeznaczony zostanie na ochronę słoni w Afryce. 6 miesięcy od otwarcia. Już Wam pokazuję, jak on będzie w środku wyglądał, bo jeszcze sama nie otwierałam. Jest on właśnie taki zwykły, biały, nic szczególnego. Makadamia, olej. Tutaj mamy właśnie taki metalowy rolon.
jest w sumie bezzapachowy, jest taka delikatna, bezbarwna ciecz. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Nie pachnie, więc myślę, że wiele z Was się z tego powodu ucieszy. Kolejnym produktem, może z listy zobaczymy, Glow Hydro mini rękawica do demakijażu, podręczna mini rękawica do demakijażu nakładana na palec. Rękawica pozwoli na dokładne usunięcie makijażu, perfekcyjne oczyszczenie cery. Jest polecana do pielęgnacji każdego typu skóry, także wrażliwej czy atopowej. Za sztukę taką jedną rękawicę płacimy 14 zł. I tutaj właśnie jest zapakowana w jakiś taki papierowe opakowanie. Rewolucja w demakijażu, sposób oczyszczania tylko twarzy przy pomocy wody. I tutaj jest jakieś takie właśnie różne są rzeczy opisane. Tutaj możecie sobie zerknąć. I tutaj właśnie jest ta rękawica. Jest ona zapakowana w taką foliową saszetkę. Nie będę na razie tego otwierać, ale chociaż może nie, otworzę. Otworzymy, pokażę Wam, jak to wygląda. Jest to taka malutka rękawica właśnie zakładana na palec. Bardzo śmiesznie wygląda. Jest mięciutka. Tutaj jeszcze jest dołączona pewnie jakaś instrukcja. No fajny gadżet, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Powiem Wam o tym za jakiś czas. Kolejny produkt z listy, jest to właśnie perfumeria Nenes. Zapach inspirowany La Vie Belle. Nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, przepraszam. Produkt pełnowymiarowy, 12 zł za 22 ml. Jest to właśnie zapach, jest to zapach słodko-kwiatowy, będący koncentratem drogocennych składników takich jak czarna porzeczka, gruszka, irys, kwiat pomarańczy czy jaśmin. Duża zawartość olejów zapachowych gwarantuje trwałość zapachu, flakonik idealny do torebki. Fajnie są zapakowane te flakoniki, kiedyś zamawiałam właśnie perfumy z tej strony, ale nie byłam jakoś przekonana do zapachu, jaki mi przyszedł, ponieważ miałam oryginalne perfumy i miałam też właśnie perfumy z tej strony, w takim flakoniku i kompletnie naprawdę różniły się bardzo mocno, chociaż no według mnie bardzo się różniły, ale moje przyjaciółki stwierdziły, że zapach jest identyczny i one były bardzo zadowolone, więc może po prostu mi się tak trafiło. Ten zapach jest, zaraz zobaczymy. Zapach jest bardzo słodki, nieduszący. Owszem, jest taki delikatnie też kwiatowy, ale ja osobiście nie przepadam za kwiatowymi zapachami, ale ten nie przeszkadza mi, jest taki całkiem, można by powiedzieć, że naprawdę przyjemny, więc fajnie, może przypadnie mi do gustu i kupię większą buteleczkę, zobaczymy. Na razie będę używać, testować, powiem Wam o tym zapachu na pewno w przyszłości, jak się sprawdził. Kolejny produkt z listy, jest to Timotej szampon zachwycające wzmocnienie. Jest to też produkt pełnowymiarowy. Szampon idealny w pielęgnacji włosów suchych i zniszczonych. Został wzbogacony organicznym olejem arganowym. Ta bogata formuła pomaga regenerować włosy, zmniejsza ich łamliwość, powoduje, że są gładkie, mocno lśniące. 250 ml za 8,99. Szampon niestety nie jest dobrym produktem w tym pudełku, ponieważ ja tych szamponów nie użyję, nie używam ogółem tego typu szamponów. Nabawiłam się ostatnio choroby skóry głowy i teraz przerzuciłam się tylko na szampony dziecięce, więc po raz kolejny produkt, który w ogóle się nie sprawdzi i który w sumie same możemy kupić w każdej drogerii, więc nie wiem, dlaczego takie produkty znajdują się w tych pudełkach. Ale to już mówiłam, same też o tym dobrze wiecie, że nie powinno tak być. No niestety, jest to jest, będę musiała coś z nim zrobić. No, któryś z Was może podpasuje, może będziecie zadowolone. Ja niestety używać nie będę. Kolejny produkt z listy, będzie to biały jeleń hipoalergiczny żel pod prysznic. Też produkt pełnowymiarowy. Jest to kosmetyk, który delikatnie oczyszcza, nie podrażniając skóry. Wyjątkowe połączenie składników zapewnia skórze
uczucie świeżości i pielęgnacji. Przebadany dermatologicznie wśród osób z alergiami skórnymi. Nie zawiera alergenów, miks rodzajów, czyli też każda z nas mogła dostać inną wersję. 250 ml 8,99. Fajnie, że trafił się żel pod prysznic, ale z drugiej strony kupuję inne żele, używam innych żeli i też wydaje mi się, że taki produkt możemy kupić sobie same. No jest, zużyję, przetestuję. Nie pachnie jakoś intensywnie. No i tyle, w sumie fajnie, ale nie jest to kolejny produkt, z którego byłabym zadowolona, ponieważ także same możemy dostać go w każdej drogerii, w każdym sklepie. Widocznie nie mają już pomysłów na to, co wrzucać do tych pudełek, ale jest to trudno. Ostatni produkt, widzę, że jest to właśnie jakaś taka kredeczka, już czytamy. Produkt pełnowymiarowy, jeden z trzech. Któraś z Was mogła dostać balsam z portugalskiej zielonej glinki albo kredkę do ust Lip Pencil Maxmo, czyli tak, nie ta, albo kredka Maxmo, kredka do oczu Eye Pencil, czyli trzy produkty. Mi trafiła się właśnie ta do oczu, kredka okremowej, lekkiej konsystencji, kolorystyka mocno nasycona, dzięki czemu kredka ma dobrą przyczepność, zapewnia matowe wykończenie i miks kolorów. Mi trafiła się właśnie taka błękitna, numerek 04. 15 zł za sztukę i tu właśnie ten jeden produkt mi się taki trafił. Już patrzymy kolor, pokazuję Wam. Pigmentacja jest całkiem ładna, ładnie połyskuje. Zobaczymy, ja ogółem nie używam tego typu kredek, nie noszę takich kolorów, nie używam też tego typu cieni. No nie wiem, może użyję jej kiedyś, może użyję, może nie. Jeżeli nie będę używać, to może podaruję komuś z Was podczas jakiegoś konkursu, rozdania. Zobaczymy. I to tyle, kochani, w sumie. Tak wyglądało właśnie całe pudełeczko. Nie jest to zachwycająca zawartość. Produkty, z których jestem zadowolona, to na pewno ten olejek. Zobaczymy, jak się sprawdzi, będę go używać. Na pewno te perfumy, zapach bardzo mi się spodobał. Fajnie, że mogę przetestować coś nowego, coś, po co w sumie bym sama nie sięgnęła, nie kupiłabym. No i ta rękawica, zobaczymy, jak się sprawdzi, czy w ogóle się sprawdza, czy działa, czy robi to, co robić powinna. Całość pudełka oceniłabym tak 6 na 10, powiedziałabym. Nie jest zachwycająca zawartość, jedyne co, to właśnie wygląd pudełka jest po prostu genialny, jest tak uroczy, tak słodki, naprawdę jest mega cukierkowy. Zachowam sobie te pudełeczko, będę w nim trzymać jakieś swoje upominki, skarby, pamiątki. Zobaczymy. Same ocencie, jak Wam podobała się zawartość tego pudełeczka. Ja swoją przygodę z tymi pudełeczkami Shiny Box kończę, ponieważ uważam, że jest to strata pieniędzy. Same ocencie, czy chcecie zamawiać te pudełka, czy nie. Ja rezygnuję. Dziękuję Wam za udział. Dziękuję Wam za to, że oglądałyście ten film i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, trzymajcie się, pa, pa!